Cześć siemaneczko, witajcie w kolejnym dniu, kolejny odcinek u majstra na garażu. Podnośnik już złożony i stoi, ale jeszcze nie podnosimy. Na garażu w miarę czysto, fajnie to wygląda. Cyk fuch. A dzisiaj jedziemy z Passerati. Dzisiaj mamy Passerati na garażu i wymieniamy mu osłonę przegubu. Tu mamy przegub, już trochę podczyszczony, z czego trzeba doczyścić. I co? Tu była taka osłonka, taka niby Febi, ale to jest taki plastik dziadowski, bo to szybko pęka. To raz. Dwa, jest to za małe na ten przegub o 1,5 cm, więc tego nie naciągniemy. Musiałem gnać i kupić inny. Ten mi tutaj podrzucili, ale ten się niestety nie nadaje. Taka guma tu powinna być. Ona jest szeroka, to jest gumowate i takie to powinno być założone. Dobrze, że dużo nie kosztuje, bo tam 20 parę zeta do Passata, więc jest ok. Do tego mamy smar i obrączki. Tu mówię na to obrączki, opaski. Smar jest, opaski są, będziemy to montować. Żeby wymontować to ten przegub, to wystarczy rozpiąć górne wahacze, tutaj te dwa, i drążek kierowniczy bez problemu wam wyjdzie, końcówka drążka tutaj bez problematyki to powinno wyjść, ewentualnie troszkę WD-ka i mamy to rozpięte, tak? Zapinamy, tak, trzeba wyczyścić płośkę i co? Guma, zabijamy przegub, skręcamy i ma być. Dobra, ja się biorę za robotę i jeszcze tu będziemy wymieniać ten rurkę jedną. To już będzie więcej roboty, mam nadzieję, że to dzisiaj ogarnę. To co, ja się biorę za mycie tego przegubu, składam to i lecimy dalej. Lecimy pod spód, mały update'cik. Tak, osłona przegubu wymieniona, ładnie, pięknie. Wszystko poskręcane, koło założone, dokręcone, 120 N. Lecimy dalej. Wymieniamy ten przewód hamulcowy, bo ktoś zrobił tutaj kuku. Tutaj, o. Nie wiem, czym to było uderzone. Czymś było cofane pewnie. I cały przewód jest zagięty, to tak dość zdrowo, więc zaraz go wymienimy. On idzie tutaj pod tymi blachami. Tutaj jest nawet fajny dostęp do niego, jak się te blaszki podkręca. Tu z góry nawet nie trzeba tunnika ruszać. Także fajnie. Tu widać, jak ktoś fajnie robił konserwację. Prysnął tylko do blach. No i z bani, nie? Resztę to niech se będzie, jak se będzie. Dobra. Tu fajnie końcówki mi się powykręcały. Ja je tylko przykręciłem, żeby mi płyn nie kapał. Chociaż i tak trzeba odpowietrzyć. Tu od razu poprzecinane. A to już powinno. No kurczę, nie pójdzie w rękach. Ale tu idzie śmiało. O. Fajnie się wykręciło. Z przodu też. Tu wystarczy zdjąć pampersa. I tu jest złączka. Też jest na razie obcięta. I to się wykręca. Także fajnie, że tutaj są złączki, a nie gdzieś na górze. Ja go wyciągam, wsadzamy miedziuchę. Już mam zarobione, zaraz wam pokażę. Miedziuchy mam 5 metrów, powinno wystarczyć. Już mam tu jedną końcówkę zarobioną, zaraz go będziemy przepuszczać. I będzie gitara. I czekam jeszcze odpowietrzanie. Więc jedziemy z tematem dalej. Dzisiaj będzie taki krótki odcineczek z Passata. Na niedzielę. No dobra, się biorę za robotę i lecimy.